Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, atak na 2700. 2682, rozpoczynam dzisiejszy odcinek. No i powiem szczerze, jestem trochę zestresowany. Chciałbym to już dopiąć, żeby sobie udowodnić, że jednak się uda. No, na razie gramy na luzie, spokojnie. Wyprowadźmy swoje figury. Okej, tutaj wybijemy to, zrobimy roszadę i gramy sobie dalej. Tu jakiś hetman F4, z tego co pamiętam, istnieje takie posunięcie. Dobrze, jakaś wieża E1 chyba, żeby zagrać E4. Wieża AD1 może, E5 istnieje, E4, E5 prawdopodobnie. Dokładnie, nad tym ruchem się zastanawiam. Chociaż wybicie do końca, wszystko do końca i wieża na D7 może być ciekawa. Zbijemy, żeby otworzyć tą wieżę, niech będzie. Chociaż pionek może wybić. Bicie na D7? Chyba nie. Dobrze, niech będzie hetman E3, obronimy tu pionka. Mogę zaplanować teraz posunięcie skoczkiem na H4, pewnie G6 zostanie zagrane. Dokładnie. Dobra, idziemy na całe... Nie, tu nie mogę. A dlaczego nie? Spróbuję tego pionka podważyć. Po wybiciu wybiję hetmanem. Jak tutaj, to tutaj. Zawsze mam skoczek F5. Dobra, okej. F5, tak żeby zagrać F4, tak żeby zagrać F5. Tu wybijemy i żeby... Aha, tu mnie zaatakowałeś, okej. Może takie posunięcie. Spróbujemy, żeby skoczek F5 postraszyć. Jeszcze ruch E5. Próbuję tutaj zagrać. Będzie posunięcie od razu E5. No, tak wydaje mi się, że czarne są bardziej tutaj, no właśnie, skoordynowane. Będę bronić pionków. Wieża D2 mogę spokojnie tak zagrać i zagrać wieża E2, to widzę. Myślę, że po prostu tak. Tak, bo jak bicie, to skoczek zbija. No i przejdziemy w sumie do końcówki. Muszę wrócić. Aha, wieża może zbić, król zbić i pionkówka. Co to za pionkówka, nie wiadomo. Okej. W sumie to tak mogę też zagrać i wymienić te wieże. Spróbować tutaj może coś powalczyć o remis, coś w tym stylu. Aczkolwiek tutaj i tutaj. Teraz grozi taki ruch. C5 będzie musiał zagrać. I tutaj. Dobra. Chyba nie jest źle. Skoczek jego nie ma za dużo pól manewru. Chyba, że jakieś F6 to wtedy wybije. Wtedy tak. Dokładnie. Taki ruch, to tu będę musiał zagrać. Trochę nieszczęśliwe posunięcie. Wracam na szczęście. G4 jak najszybciej. O, przeciwnik pozwolił na dużo. I tu się mogę przedrzeć, spróbować. Tak. Szacha żadnego nie ma i próbujemy grać tam. Tu weźmiesz pionka, możesz wziąć, jasne. Tak, żeby trzymać. Okej, ten pionek będzie zagrożony. Ile czasu? 56 sekund. Okej, aha, tu będziesz bronić, co? No będziesz. Tak, tak, król. Aha, źle pograłem. Z powrotem muszę przejść. A tu zagrasz. Kurczę, to teraz ja podstawiłem. No, teraz ja się tutaj pomyliłem w tych obliczeniach wszystkich. Tak, żeby tu trzymać pole. A skoczek tu zagra, co? A tutaj jeszcze grasz. Dobra.
No tak, troszkę stres, słuchajcie. Tak i tu, skoczek tu, tu, tam, potem. No jest trochę jeszcze zabawy, można powiedzieć. Mam nadzieję. Się pojawiła jakaś mikroszansa, nie wiem na co w sumie. Uciekam. No, no, tutaj troszkę zepsułem. Tak, tak. No to jest przegrana oczywiście końcówka. O, jeszcze mnie tu ładnie wybronił. No tak. Dobra, trzeba się poddać. No niestety. Było fajnie. No próbujemy dalej, spokojnie. Tu jeszcze jest sporo gry. Mistrz międzynarodowy przed nami, więc ciśniemy. Pierwsze koty za płoty. Próbujemy. Podgłośnie te ruchy, bo ich nie słyszę. Okej, okay, powaga, będzie tutaj troszeczkę sytuacji, zobaczymy jak to się potoczy. Goniec G4. Okej, okay, skoczek F6. E6, żeby koniec miał szybką akcję. Okej, okay, robimy roszadę. Dobra, i zagrajmy tutaj. Chyba trzeba wybić. Może zagrać tu, przypilnować. Już taka normalna pozycyjka powstała. Tutaj na C3 trzeba zbić. Jeżeli tu, to może nawet taki ruch wchodzi w grę. Czemu nie w sumie? Spróbujemy. Jak zbijesz tu... O, nie zbił w ogóle. A to ciekawe, słuchajcie, gram tutaj i trzymam na H7, na A2. No teraz muszę się przedostać wieżą najlepiej jakoś tam, tylko jak to zrobić? Skoczkiem tutaj coś trzeba wykombinować. A może tak w ogóle i drugą wieżę wprowadzić, to też jest jakiś pomysł. Jeżeli mnie tu zaatakuje, ha, tu możesz mnie zaatakować, to gorzej. No właśnie. Niech będzie tak. Po prostu tańczę bez figury. Tańczę bez figury. Ach, to te moje ryzykowne zagrania. Spróbujemy. Ha, tu będzie grozić. Bezpieczeństwo muszę chyba tak. Goniec idzie tu. Teraz mam opcję taką i taką, tylko że on zdąży mi wybić. Właśnie ten ruch też widziałem z daleka. Figura mniej. Za dwa pionki jakoś może tak i tak, a nie, bo koniec na G4. Może tak, A5 też będzie posunięcie. Aha, bronić pionka trzeba. Jakiś hetman A2 to tutaj. Tam jakaś opcja jest, ale to też nic nie daje. A, jaki ciekawy plan zagrał, tego w sumie nie widziałem. Tak, mogę, co nie? Nawet chyba tak muszę. Hmm.
Nie za bardzo widzę tutaj jakąś opcję. Tak, niech będzie. To wieża E4. Zbijasz. Teraz tu. On zbić nie może, bo tu. Jakieś takie strachy. To nie tu. Niech będzie tak. Za bardzo nic nie widzę. Wiem, że tu jest bicie z szachem. Tu chcesz już mocno atakować, a tam chyba nic nie mam. Właśnie. Ja to już przegrana. Tak. A, dostaję mata po prostu. No dobra, walczymy dalej, słuchajcie, walczymy dalej. Chyba odrzucił, szkoda, szkoda, szkoda. No dobra, próbujemy dalej grać z tymi zawodnikami. Trzeba coś się tutaj odbić. Te same rankingi, lecimy. Już miałem te dwie porażki, tak rozjuszyły troszeczkę. Mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. No tam zaryzykowałem, rzecz jasna. Zresztą sami widzieliście, jak to się wszystko toczyło. A4 tradycyjnie. Trzeba tu mieć wszystko pod kontrolą. Atakujemy pionka. Ucieknę, żeby mieć jakiś tu ruch F4. No dobra, niech będzie tak na razie. H3 F4, chociaż on G5 może też. O! Tego się nie spodziewałem. Niech będzie F3. Po prostu. Może jakieś tego typu rzeczy. Też B3 można, bo te skoczki się bronią. To też jest fajne, że te skoczki się fajnie tutaj no bronią. Kurczę, szkoda mi tych partii. Tak jakoś, ale dobrze, dobrze, dobrze. To jest kwestia też wyrobienia treningu, wyrobienia sobie po prostu jakiejś takiej troszkę doświadczenia, bo Title Tuesday przed nami. Dzisiaj mam nadzieję zagrać. Dzisiaj, czyli 23 lipca. Dla ścisłości. Tu zagrajmy tak, żeby na G4 nic mi tam nie wleciało. Tak. Tu D4 jest bronione. Moim planem jest zagranie wieżą na F1. A, B5 możesz teraz wrzucić. Dobra, tak, to już nie wrzucisz. Chociaż skoczek C4 jest ciekawe, bo coś podstawiłem. Dobra. Będzie w takim razie B3. Jasne. Skoczek wleciał. No dobra, król ucieka. Aha! Oj, tutaj na D4 wisi, trzeba uważać. Król tak wszedł. Hetman, no to odejdę. Odejdę coś w tym stylu. Chyba nie będzie tragedii. Czarne mają w ogóle dobrą grę, co nie? E5 jest dobrym polem zajętym. Kiedyś takich pól nie oddawałem. Teraz widzę, że się robi mały problem. Dobra, no to... Ojejku, podstawiłem hetmana. Kurczę. A to i tak wierzę, podstawiłem hetmana, nie? Figurę znaczy się. O, rety. No i właśnie, to jest to, jak chce się... Nie, no tu nie ma sensu grać tej partii. Jak chce się po prostu zrobić ranking, już jest blisko, to zwykle wchodzą porażki, nie? No dobra, trudno. Próbujemy dalej. Jest ciężko. Jest ciężko, ale przed Title Tuesday muszę dobić, po prostu muszę. Okej? Okay.
No taką trochę sycylijską mamy, ale on jeszcze nie ma ruchu E4. Dobra. On E4 już nie zagra. Jak już wstawił tutaj gońca na G2. Okej, tutaj po prostu chyba zrobię roszadę. Nawet tego gońca mogę sobie oddać. Nawet lepiej dla mnie. Ten skoczek jest silniejszy, więc za jakąkolwiek figurę... Okej, ja teraz to zbiję. Spoko. A5. Skoczek ma pole. Taki ruch później, bo wieża C1 pewnie zagrasz. No to sam zagram tak, w takim układzie. A tutaj skoczek B6. Potem A3 grozi. Dobra. Oddanie wieży za tego gońca. Może się jakoś skalkuluje. Czyli tutaj na pewno popełniłem błąd. Wracam A3, tu hetman. Niedobrze. Po prostu A3 ma prosty ruch. Źle pograłem nawet, bo tutaj skoczkiem powinienem przejść. Skoczki wejdą, no wprawdzie mam piona mniej, jest źle. Jest źle, ale jest... nie odpuszczę ci, no nie wiem, no po prostu nie odpuszczę, nie mogę. Tak, ewentualnie. Jakieś tego typu sztuczki. Dobra, F4. Co? Naprawdę tak można? Chyba tak muszę. A, ten pionek jest na oddanie. Po prostu otworzenie tutaj, nie wiem nawet czego. Oj, to nawet nie wiadomo jak się zachować w tej sytuacji. Ojejku, tutaj przecież oddałem. O tak, kompletna klapa.
4 porażki z rzędu na samym starcie. Boli. Gramy dalej. Nie C3, znowu misklik mi się zrobił. W takim razie trzeba będzie grać coś innego. Spróbuję jakieś takie dziwactwo zagrać F4. F4 niech będzie od razu. Okej. Okay. Tu pod... Nie jestem rozkojarzony, moi drodzy, nie jestem rozkojarzony. Tylko nie wiem, dlaczego podstawiam pionki. A może jestem. No to są pozycje moje czarnymi. No, w każdym razie uwielbiam takie pozycje grać czarnymi, a gram to białymi. Co tu się dzieje? No dobra, biorę jednego pionka. No to żyjemy w tej pozie. Początek bardzo ciężki. No pora na jakieś zwycięstwa, Krzysztof. Przecież jak można cztery partie z rzędu przegrać? Znaczy można, no można wszystko. Ale w tak prosty sposób. Ale gra mi się dobrze. Jestem pozytywnie nastawiony. Gra mi się dobrze. Tutaj wjedziesz. Zagrajmy tak. Zobaczymy, co on zrobi. Wybił. Tego gońca mi sprząta. Różnobarwne. Tak, żeby zepsuć i tutaj jakieś tego typu sztuczki. Zepsuć strukturę oczywiście. Mogę zbić tu i potem zbić tu. Na to trzeba iść chyba. Szkoda mi trochę gońca oczywiście, ale materiał trzeba odbijać. Jak wieża tu, to może zacznę maszerować tym pionkiem. No może oczywiście zagrać wieżą tu. Tu zagrałeś? Tak, i tu mam taki ruch. O, a jeszcze nie mam. Tutaj posunięcie, dobrze. Chyba mam tu, a potem tu. Czyli ja tu będę miał przewagę. Dobra. No i po prostu tak. Ha, masz taki ruch jeszcze. Więc tak gramy. I tak, i tu bronimy. Okej. Okay. Będzie tak, król będzie miał tutaj fajną furtkę i po prostu A4, A5. Jestem tym pionkiem coraz bliżej, wyżej. No to król tędy. Ha, tego pionka mi chapniesz. Tu jesteś nawet szybki. Tak mam zawsze. Powrót. Nagle taką kontrę złapał szybko. No niech będzie tak, żeby król się tu zaszczepił, trochę bronił. Tak? Szacha dasz co?
Tak. I tu. O kurczę. Muszę to zbić. Niestety. O, jejku, jejku, jejku. Tutaj, tutaj muszę. Sekund, mało. No nie! Myszka jest za wolna! Ojejku, wygrałbym ten czas, gdyby ta myszka mnie była za wolna. 5 jajek z rzędu. 5 jajeczek z rzędu, nie wierzę. A już było blisko, zobaczcie. To 2700, zwykle to tak bywa. No zwykle to tak bywa, niestety. Co zrobić? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No myszka za wolna. Muszę ją zwolnić chyba. Niedobrze. No easy bym tam wygrał tą pozycję, niestety. To boli. Aha, skoczek tu ma jeszcze wejście. Muszę pilnować pola C6. Dobra, skup się, Krzysztof, teraz na grze, bo... Tak nie może być tak łatwo dla przeciwnika przecież. Już bym podstawił. Dobra, wracam. Nie mam pomysłu na tę pozycję kompletnie, więc wracam. Ale on ma pomysł na mnie. Ojejku, tutaj F5 nie mogę. I to myślałem, że ja będę atakował słabego pionka przeciwnika. Okazuje się, że to on mojego będzie chyba bardziej atakował. Jeszcze cofnę. Zobaczymy, czy on powtórzy ruchy. Cofnie? Dobra, on chce remis. Ja nie chcę remisu. Nie chcę remisu. Dziobne to, choć niechętnie. Jeżeli hetmanem zbiję, to mam B5. Pionkiem? No właśnie, to nie wiem, co mam. Nie, no tak mogę przecież teraz. I mimo wszystko, bo tu słaby jest pionek. I tam na C1, bo jeżeli tutaj, to tam. Więc spoko. Chociaż tam jakieś takie punkty, takie ruchy na H6 będą. No 5 jajek z rzędów topić, to naprawdę trzeba być zdolnym. Finalnie nie jest chyba źle, o ile on nie ma jakiegoś konkretu.
powrót, bronię C8, chcę wziąć tego i tyle. Bo on tutaj siatki matowe chce mi założyć. Tutaj nawet taki ruch mam, więc mogę sobie pozwolić na wzięcie piona, zagram. Tutaj będzie git. Nie będzie git, no co ja gram po prostu? Niewiarygodne. Nie widziałem, że hetmanem może trzasnąć tu, no. Po partii. No tego jeszcze nie grali. 6 jajek z rzędu. Ojejku. Ale wiecie co? No przecież... No nie. No jak tak można? Oj. Cierpisz, Krzysztof. Cierpisz. Cierpisz mocno. Ryzyk fizyk. D5, jak bicie, to jakieś tego typu ruchy. On nawet nie chce bić. Spoko. Tu bronimy mocniej. Grozi taki ruch. Tak podstawić w takiej też dobrej grze, no. 2639, ale zleciałem. Katastrofalnie. Strasznie. No tutaj B4 to obowiązek. Przecież ten skoczek już stąd ucieknie i mam dużą przewagę przestrzeni. Myślę, że F3, żeby nic mi tu nie wskoczyło jeszcze. Okej. No to F4. Próbujemy otworzyć linię, tą diagonalę. A jeżeli F6 się zapcha, to ja go zatkam tam mocno. I on będzie miał problem. Proszę bardzo, gramy. Zatykasz się maksymalnie. Świetnie. Tyle, że jak zagram H4, bo chcę tu otworzyć jedną rzecz, tak, i przejść królem na F2. Tym zbiłeś jednak. A to trochę mnie zaskoczył przeciwnik. No dobra, niech będzie, że zatkam się przez G4 i goniec F3. A to zaskoczył mnie, że tym wybił. Może w sumie to i dobre dla niego. No niech będzie tak. No tak, teraz wymienisz mi jedną wieżę. Po takim ruchu mogę w ogóle temat olać tutaj. Walczymy na linii. Walczymy na tej linii. Ok. Wieża A3, jeżeli hetman wejdzie tam na 8. Wieża A3, żeby też zdwoić i wymusić na nim wymianę. Właśnie, hetman B8 pewnie zagrasz. I będziesz się tam bronił maksymalnie zapewne. Tak, teraz muszę pomyśleć, czy tędy coś w tym stylu nie zrobić. Jakiś przełom. Tak, jakiś przełom trzeba będzie zrobić. Tutaj będzie szedł z tej strony. Taki ruch na pewno będzie chciał wykonać. Trzeba uważać. Od razu wybiję. Tak, no dobra. I się robi tutaj, goniec się otworzył. A chwila, czy mi coś tutaj grozi? Pewnie tak. Taki ruch mam też. Tak, skoczek wybije. Ja tu... Nie no, trzeba tak wracać i grać tu. Pionek jest do wzięcia. Okej. Okay.
Tutaj? Tu chcesz wybić? Dziwne, bo myślałem, że tu zagrasz. A nie, nie możesz przecież. Tu chcesz zagrać. Kurczę, ale spryciarz, no. Próbuję. Tu zagrasz. No i mogę wziąć tego i potem tego. Z pionkiem więcej będę fruwał. Tyle, że... Jeszcze się może wstrzymam. Jeszcze tak zagram. O, w tej wersji mogę pograć. W tej wersji mogę to wszystko powymieniać. Król jest po prostu wyżej. No tak, nie wpuścisz mnie tutaj, jasne. Teraz goniec będzie bronił i teraz mój skoczek. Czy ten król niech idzie do góry. Że mata przypadkiem nie dostał. Było blisko. Dobra, on ma mało czasu. Na szczęście. Bo inaczej tak, mam już teraz przegraną, przesadziłem, co nie? O. No teraz to przegranej nie mam. Dobra, pierwsze zwycięstwo po długim czasie, no, wyczekanie gościa. Gra jeszcze raz, no i bardzo dobrze. 4-1. Niech będzie tak. Co ja zrobiłem? Dobra, niech będzie tak. Może bronimy tu i tu. Taki ruch. A, możesz wybić. No możesz, no. Okej, tak to tak. Jeżeli koń F5, to tutaj chyba jest plaśnięcie. Czy tutaj, tutaj... No takie trochę znowu ryzykowne granie po mojej stronie. Spróbuję wymiany hetmanów. Tu pionek wisi. Białe lepsze. Białe lepsze. Bez dwóch stań. Chciał wziąć pionka. Próbujemy tam się przyczaić. Hetman D5. Wow. Tego nie widziałem tu. Prowadzenie szybko wieży. Będzie miało sens. Goniec A3 pewnie chce zagrać. Będę musiał uciekać od razu. O tam na szczęście coś tam też przeglądam. Zwariowana partia znowu, ale może tylko w takich partiach mam jakieś szanse na cokolwiek. O, zobaczcie. Takiego ruchu w ogóle nie widziałem. Ale tu mogę chyba zagrać, bo jeżeli on zbije, to może mieć problem, bo mam tutaj taki ruch. No to widzi. Dokładnie. Okej. Okay. Niech będzie tak po wybiciu tu. Nie możemy otworzyć linii. Próbuję z każdej strony. To jest sprytne z jego strony też. No jest tutaj hetman. Pytanie, jak to dalej? Porozwiązywać chyba. A tam nie mogę.
Tutaj jestem przywiązany, niestety. Okej. Teraz taki ruch też mam możliwy. Dobra. Bardzo sprytnie gra. Widzicie, w przelocie to wjazd tutaj wieżą. Bardzo sprytnie. Tu. Ale ja muszę na to pójść. Muszę na to pójść, nie mam wyjścia. Hetman się jeszcze chyba... Nie, chyba nie się nie broni, kurczę. A nie, tak, jeszcze skoczka, na szczęście. Też opcję taką i pionek jest uciekający. Skoczek jest dobrym obrońcą tutaj. Dobra, to jest dobra pozycja czarnych. Ja szybko to oceniam. Tu jest szybka kontra. Jeszcze hetman z tej strony coś może? Pewnie może. Tutaj, tutaj. No dobra, tak. Bronię. Grozi taki ruch z kontrą. H3 nie wolno za bardzo. Nie, można. Tu, tu, tu. Ale to musi on liczyć dużo. Ja mam więcej czasu. Teraz taki ruch też. Nie, tak? Nie, 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 nie. Tutaj grożę matem. A no to teraz to easy. Okej. Lecimy powoli do przodu. Dwa zwycięstwa. Dobrze, 6 porażek, 2 zwycięstwa. I gościowi się już odechciało grać. No trudno. Szukamy sobie nowego przeciwnika. Oj, mam chrapę, słuchajcie. Mam chrapkę, żeby już ten ranking dobić. Ciekawy jestem, czy byłbym w stanie zrobić nawet wyższy. Na razie nie ma co gdybać. 2700 nie przebite, ale myślę, że jest to jak najbardziej w zasięgu. Tak czuję. Tak, od razu niech będzie. Dobra. A tak. Tak, tego gońca mógłbym w sumie sprzątnąć. Każdy chce zrobić roszadę. Wszystkim się to udało. F6, co? Dobra, sprzątam tego gońca. Próbuję tu w takim razie coś w tym stylu, tak bardzo prosto, linijnie zagrać. Skoczek tu zagra zapewne. Parę gońców na parę skoczków, tylko że u mnie jest pion mniej. I to jest ten ból mały. Ale czy ból? Trzeba wierzyć w swoją pozycję. Oczywiście on może obronić tego pionka jak najbardziej i to zrobi. Bez dwóch zdań. Skoczek tu nawet chcę zagrać, ok, ale to taki ruch mam. Otwieram pozycję. No ja wiem, że wejdziesz tu. Ja mam taki też, goniec C1, wszystko broni, taki ruch grozi. A tam atakuje, on nie ma jak go teraz obronić. Tu się wszystko broni. Taki ruch grozi. A, przekombinował, tamtego skoczka powinien wyprowadzić. Jeszcze jak hetman F7 zagra, to mam tutaj ruch. Można się praktycznie poddawać. Tak, tak, tutaj wejdziesz, ale no mam po prostu już te pionki roztrzaskuję. Ok, wymienić to muszę. I po prostu tak wystarczy, tu grozi wzięcie. A, tego mi wziąłeś. Tego muszę.
No, w sumie nie pograł tak źle. Finalnie wyszło... Właśnie, finalnie wyszło nawet nieźle u niego. Wiecie co, nie widziałem w ogóle tej wymiany. Przysięgam. I skoczek wróci na C4. To będzie dla niego bardzo dobry temat. To muszę się niestety pilnować. Tak, mogę na szczęście zagrać. O, właśnie. Tak, i teraz mam taki ruch. A, on zdąży królem. Ojej, to mam w trąbę. Strategiczna chyba w trąba, trąbka. On próbuje, nie wiem w sumie co. Tak? Tu zagrasz. Bo chcę tu piona obronić. Z tej dobrej pozycji porobiła się kiepska. Tu nie wpuszczam. Nie no, on ma oczywiście lepiej, zdecydowanie ma lepiej. Tu się nie ma co kłócić. Aha, masz po prostu bicie. Zagranie. Nie mogę tak łatwo tego wymienić. On tu broni. Muszę uwolnić króla. Niestety, a pozycja przegrana. On próbuje 8 sekund. Takie są reguły gry na 3 minuty, więc troszkę szczęścia też się przyda. Lecimy dalej. Ten sam gość. A, nie chcesz grać, ok. Nie ma sprawy. 6 porażek z rzędu. Cię kręcę. 2691. Lecimy. Okej, to wszystko do końca. Ja chyba coś tu, a nie, tak, tutaj to tutaj. Dobra, to się chyba wszystko zgadza. Prawie się wszystko zgadza. H6 jest. Muszę uciekać, tracę pionka. Tak zwyczajnie. Coś warianty chyba pomyliłem. Jeszcze może zamieszać F4, bicie tu. A nie, taki ruch mam przecież. Hello. A nie, on może zbić skoczkiem, o czym ja rozmawiam. A no właśnie. I tak, koniecznie, bo wie, że musi bronić. Dobra, coś tu pomyliłem. Na szczęście tu jest bicie, on tu bije. No jest zamieszanie duże, potem jakieś tutaj. No jest zamieszanie, aczkolwiek to zamieszanie w sumie na kogo jest korzyść? Tego piona trzeba skosić.
Tu pionki wiszą kolejne. Tutaj. No dobra, skoczek D3, tego nie wezmę. O, tak zagrałeś? Ciekawe. Bardzo ciekawe w sumie z jego strony. Chyba to jest nawet mocny ruch. Dobra, wybić trzeba. Koniec ma problem, co? Tutaj. No chyba tak. Właśnie, on tutaj ma chyba możliwości całkiem niezłe. Tak, muszę szybko zagrać. Znowu jestem w jakimś takim szachowym niedorozwoju. Pozwalasz mi za dużo. Pozwalasz mi za dużo. Mam taki ruch. Szybko wchodzę wieżą. On powinien chyba ciabnąć tam wcześniej. Tutaj? Dobra, niech będzie A4. Pionka więcej. Tutaj jakieś wejścia. Tak, tak. Ma pionka więcej. Wyszedł z tego lepiej. Ciężko. Będzie tak, końce ograniczymy. Król przejdzie. Nie wiem, królem zagram. Tak mogę? Nie, bo tutaj strzał. Znaczy tu się bronię, to muszę pamiętać o tym, że hetman mi tam może wjechać. Za długo myślę. Z powrotem. Przecież tak, tak, nie mogę próbować? Mógłbym. Dlaczego nie próbuję? To już takie... W sumie ryzykowne. Tutaj teraz jest ruch wieża F2. Jest takie posunięcie teraz na szczęście. Tutaj będę miał strzałkę, chyba że hetman tutaj. Myśl szybko, Krzysztof. A tu skoczkiem co? O kurczę. Ojej, no oczywiście, że muszę podstawić. Już nie mam wyjścia, zawsze muszę podstawić. Szczęście, remis. Fuh, dobra, grunt, że nie przegrana.
Nie chce grać. Okej, okay, szukamy sobie kolejnego zawodnika. Ja wiem, ten odcinek mógł trwać 15 minut, a trwa już godzinę i dalej nie widać tego sukcesu. Wierzcie mi, moi drodzy, że zawsze tak jest, że jak się nagrywa, to jest troszkę trudniej. Przynajmniej dla mnie. Niektórzy może się napędzają i lepiej grają. Ja mam w tym troszeczkę trudności więcej. O, słuchajcie, mam arcymistrza. Nie znam gościa, ale fajnie. GM 2744, no to ciśniemy. F3 tak chcą zagrać. No dobra, bitka. Bitka. E4. No i gramy. Długoszka zrobię. Tak. Będę grał, myślę, że mam nadzieję, że proste ruchy tutaj spróbujemy. No wiem, skoczek też tam fajnie powalczy. Ja sobie zdaję sprawę, że on tutaj może fajne miejsca zająć. Niestety tam taki ruch, no to mnie troszkę gniecie, wiem o tym, wiem. Czarnymi to są fajne pozycje, milutkie. Gorzej się trochę je gra. A tak, spróbujemy tak, tego pionka podważyć. Okej, tam wisi. Tutaj bronimy. Jasne. Może tak w ogóle. Może tak, spróbujmy. Dlaczego by nie? I wieżyczką od razu wymienić. Ten pionek robi robotę na te dwa. Okej. Okay. Niech będzie. Pytanie, czy tak? Może królem przejdę tu. Wieża tutaj. No właśnie, tu jakieś groźby były. Aha, tu jest szach i wzięcie tego. Sam tego nie widziałem. Dobra, aha, tu jest też szach. No czuję się tutaj właśnie teraz męczony. Ojej, tego szacha również nie widziałem. Ładnie tu się arcymistrz wybronił i mnie ciśnie. Ciśnie mnie bezlitośnie. A to jeszcze było bronione. Nie mogę grać takich pozycji, bo dostaję szybko w trąbę. Spróbujemy tu. Szybki szach. Spróbujemy tu. Tego pionka, nie, bo tu mogę zagrać. I próbuję wieżę zdobyć, chociaż taki ruch jeszcze masz, jak tutaj, to tutaj, tu widełek nie ma. Jak tutaj, to skoczek bije, czy ja go złapałem? Czy ja go właśnie złapałem, słuchajcie? Tu raczej zbijesz, no właśnie. Jest ta jakość, tylko to może być mało. Dobra, zasuwam królem. Jak tu, to tu. Tu grozi, co? Kurczę. Tego nie dostrzegłem. Oh.
Kurczę blade, no tego nie dostrzegłem. Tuż są widełki, przegrywam. Muszę tutaj wybić, niestety. Kurczę, no a było blisko, było blisko. No jeszcze walczę, ale to już jest walka raczej do jednej bramki. Szczególnie cena F3 jest, no właśnie. To jest problem. No dokładnie, nawet tutaj nie mogę nic poszaleć. Aj, było blisko, drogi arcymistrzu, było blisko. Już te sztuczki popróbuję. Okej, dobra, trzeba się poddać. Rewanż? Odrzuć. No mógłby zagrać chociaż raz rewanż, no. Sporo tych porażek dzisiaj, co nie? Dobra, moi drodzy. 2660. Na dzisiaj kończymy. Dzięki i jeszcze będziemy walczyć.